Czy powstaje nowa gra od Prestona, która będzie miała związek z Pet Simulator? Sprawdźmy. Słuchajcie, nie tak dawno temu grupa Prestona, która jest odpowiedzialna za gry Pet Simulator, zmieniła nazwę z Big Games Simulator na Big Games Pets. I właśnie ta zmiana może oznaczać dwie rzeczy. Pierwszą z nich, mniej interesującą, jest to, że po prostu tutaj w tej grupie będą gierki dotyczące samych petów, gierek związanych ze zwierzakami, z petami, dlatego zmieniła się nazwa. Bo mamy jeszcze drugą grupę, taką główną Big Games, gdzie mamy, do której należą Big Paintball, My Restaurant, Giant Survival i Build and Survive. Więc te cztery gry z ramienia Big Gamesa, natomiast nie są związane z petami. Natomiast tutaj, słuchajcie, mamy Big Games Pets, do których należą Pet Simulator X, Pet Simulator i Pet Simulator 2. I ta grupa zmieniła nazwę z Big Games Simulator na Big Games Pets. I tutaj chodzą plotki po internecie, że tam zmiana nazwy ma świadczyć o tym, nie że Preston chciał, albo być może i to, że Preston chce mieć poukładane sobie te fajnie tematycznie gry. Natomiast jest informacja, że być może Preston pracuje nad nową grą w świecie petów, więc może być też to całkiem prawdopodobna plotka. Niestety nie znamy więcej informacji, to jest taka spekulacja, ale oczywiście chciałem was o tym poinformować, bo nie wiem, czy wszyscy właśnie zauważyli, że ta nazwa tutaj grupy została zmieniona. Dajcie znać, czy to zauważyliście i jak myślicie, co to oznacza. Do zobaczenia.